My chcielibyśmy złożyć świadectwo z dzisiejszego dnia. Czekaj chwilkę, bo masz echo. Już. Już? Już. A więc zaczęliśmy głosić pod kościołami katolickimi. I kiedy dzisiaj Rafał głosił, reakcje oczywiście ludzi są różne. Różnie ludzie reagują, tak? Ale mimo wszystko nie zniechęcamy się, bo wiemy, że mamy mądrość Bożą i umiemy po prostu przebiegle mówić do tych ludzi. Każdy z nas ma swoje świadectwo i tym świadectwem jest w stanie dotrzeć do serc ludzi. I tak właśnie działamy. Wiecie co? Ludzie, którzy są w kościołach katolickich, oni naprawdę mają też otwarte serca na Boże prawdy. Żyją tak, ponieważ są nauczeni tych tradycji religijnych, ale to wcale nie oznacza, że mają nie poznać Boga. Bo wiecie co, oni znają informacje, wszystko wiedzą o Jezusie, ale nie wiedzą, jak uzyskać zbawienie. I każdy z nas wie, jak tym ludziom pomóc. Jesteśmy do tego powołani, bo jesteśmy Jego naczyniami. Więc kochani, zachęcamy, naprawdę. Oni czasami są zdziwieni, że słyszą coś takiego, bo nigdy w życiu nie słyszeli. Dlatego zachęcamy więcej ludzi do takich indywidualnych rozmów, bo każdy z nas ma moc tego wielkiego Boga i jest w stanie doprowadzić takiego człowieka do prawdy i do zbawienia. Jeszcze świadectwo z wczorajszego dnia. Ta kobieta tutaj była Basia, bo mówiła świadectwo o uzdrowieniu. To się ciągnie od niej po prostu, ona przekazuje prawie telefon, mój numer telefonu i dzwonią do mnie ludzie. Jeździmy obydwoje, pozdrawiamy, przede wszystkim przywracamy rodzinę Boga. I to się wczoraj stało w tej głowie, że pojechaliśmy, uzdrowiliśmy dwoje ludzi, przywołaliśmy ludzi obydwoje do Boga, Jezusa Chrystusa. Właśnie, jeszcze zapomniałam. Dzisiaj dwie osoby oddały życie Jezusowi. Uzdrowiliśmy też... Ja uzdrowiłem trzy osoby pod kościołem oczywiście. O tym chciałem też powiedzieć, że brakuje rąk, bo osoby, które wyszły i były zbulwersowane tym, że bo Rafał głosił, mówił, żeby nie przychodzili do kościoła, nie były zbulwersowane, wyszły. I zaraz jak to? Zaczęły między sobą rozmowę. Ja nie wiedziałem, jak to się wtrącić, ale mówię, tak stanąłem tak po niej i tak mówię, to, a mówię, co trzeba, mówię, oddać swoje życie, znaczy, no, mogło się narodzić, tak? No więc, oczywiście, ja wiem, Duch Święty, przez Ducha Świętego, oczywiście, tak. Ale ona już chciała odchodzić, pytam się jej, czy jej coś dolega, ale, bo widziałem, że ma kulę przy sobie, nie? Przez z kulą chodzi. Ona mówi, tak, noga mnie boli. Czy pytam się, czy ja mogę się do niej pomodlić? No, oczywiście, no pewnie. A czy mogę położyć rękę? No tak. A która, w której części noga boli? To mi pokazuje. Podniosła jeszcze tą nogę do góry. W tym. Może ręce z drugiej albo się pełne uzdrowienie. Kazałem dojść do normalności. Pytam się, jej boli? No mi nie. A koleżanka stała, która była z jej boku, które tak się kłóciły, przypomarzały, że mówiły jeszcze źle na nas. W końcu mówi, ja też chcę. Mówię, kręgosłup boli, biodra mnie bolą. No to ja położyłem ręce, żeby się modlić i ją zrobiłem. Następna była też kobieta z tyłu, znaczy stała. I też podeszła i po prostu to się ciąć zaczęło osiągnąć. Ja nie miałem jak przekazać im objawienia, a zbawienia. Tylko bo one chciały uzdrowienia. Ale kiedy one poszły, ja się pomodliłem tą trzecią, uzdrowiłem tą trzecią i mówiłem o zbawieniu i po prostu ona przyjęła Jezusa Chrystusa. Także zachęcam was, którzy mogą być kościołami i jest głoszona Ewangelia, aby każdy, kto będzie mógł,
aby był i no, po prostu zacząć rozmawiać z ludźmi, po prostu jak wchodzić i obserwować ludzi. To tyle. Dziękuję. Także kochani, mamy wielkiego Boga w sobie. Dajmy się udostępnić Bogu i bądźmy wierni w małym. Amen.